Witam serdecznie. Dzisiaj znowu opowiadam trochę o tej mojej krewetce filtrującej. Wpuszczona została 2 kwietnia, dzisiaj jest 10 kwietnia. Jak widać, oswoiła się, to już jest wszystko dobrze. Także wychodzi, wiadomo, będzie się chować, jak będzie zrzucać pancerz. Przez około tydzień, można powiedzieć, bo była wpuszczona 2, dzisiaj 10, 8 dni, ale dzisiaj już sobie chodzi po akwarium. No to moim zdaniem już się oswoiła. Ja będę chciał jeszcze jedną kupić. Kupiłem na razie tylko, tak jak mówiłem, tą jedną, żeby zobaczyć, czy będzie wszystko dobrze, ale widzę, że jest dobrze. Także mogę jeszcze jedną śmiało wpuścić, bo taki jest zwyczaj, jedna krewetka filtrująca na 60 litrów wody netto. Jak akwarium ma 200 litrów, no to 120 litrów netto na pewno będzie. No i tak jak mówiłem, krewetka w dobrych warunkach żyje od 2 do 3 lat, no ale wiadomo, 2 lata trzeba liczyć, znaczy dożyje, zobaczymy, już tam filtruje, nie wiem, czy to będzie widać na filmie, jak łapie drobinki z wody, te swoje, jak to mówią, parasole, no i zjada to, co jest w wodzie, tak? Krewetka jest wszystko żerna, to co złapie w wodzie, to zje i przefiltruje. Ryby nie dokuczają, próbowają podpływać, ale krewetka swoimi czułkami odgania. Może będzie coś, jak się uda nagrać, to jak się uda, to tam będzie w filmie, jak właśnie odgania ryby. Także ryby nic nie zrobią, jedynie tyle, że jak rzuci pancerz, to wiadomo, musi się gdzieś schować, czy to pod korzeń, najlepiej żeby był taki kokos z otworem, ona by się tam weszła i schroniła. No ale nie mam kokosu, są tam różne kamienie, korzeń, jest taka rurka bambusowa. Także będzie miała na pewno gdzie się schować, gdzie się tam wciśnie i będzie miała spokój. Zrobimy im teraz porę karmienia, bo już ryby widać się niecierpliwią, a to co zostanie w wodzie, to krewetka przefiltruje. Także sypiemy karmę i zobaczymy, jaka to będzie bitwa. Już się ryby biją, a krewetka na dole spokojnie sobie filtruje wodę z resztek pożywienia. Jest nieduża, także myślę, że jeszcze trochę urośnie ta krewetka, parę centymetrów. Co tu jeszcze można powiedzieć? Tyle, że nie wiadomo, kiedy była wprowadzona do akwarystyki i pochodzi ze Sri Lanki, Sumatra, z tamtych rejon, Bali. Także potrzebuje, jest wiadomo, słodkowodna, no i potrzebuje duży przepływ wody, także filtr mam odpowiedni, przepływ wody jest duży, że może się czuć jak w rzece, no może nie dosłownie, jest to taki żart, ale ma ruch wody odpowiedni, temperatura wody też musi mieć maksymalnie 28 stopni, no to jest 26 czy 27 stopni, także niewiele brakuje do tych 28.
to myślę, że nic się nie stanie i nie padnie. No i tyle by było na temat tego nowego nabytku. Jak wytrzymał tydzień, to wytrzymie i kolejne tygodnie. Tak myślę, do 2-3 lat, jak to piszą. A ile ona ma, to nie wiem. Kupię drugą, na pewno się nie będę rozmnażać, bo rozmnażanie jest bardzo ciężkie zrobić. Nawet nie wiem, czy to, jak oni to rozmnażają, krewetki, bo wiem, że jest problem z tym, czy to sprowadzają z tamtych rejonów, ale co wątpię. Dlatego na pewno jakieś warunki do rozmnażania powinny być, ale tego nie wiem. A cena takiej krewetki, no to jak szukałem w internecie, od 22-23 zł to nawet do 50 czy 60 zł, a mnie się udało kupić w sklepie za 25 zł za krewetkę. Także moim zdaniem nie jest to wygórowana cena, a fajnie mieć takie zwierzątko w akwarium. Polecam innym, kto nie ma, to polecam. Jak wiadomo, rośliny podrosną, no to będzie się trzymała roślin i filtrowała wodę, a teraz to na razie więcej jest na dnie lub na tym korzeniu sobie chodzi. Także zapraszam na kolejne moje filmy. No i tu jeszcze możecie chwilę popatrzeć na tego okaza. Okaz krewetki filtrującej. No to tyle chciałem dzisiaj powiedzieć i do zobaczenia. Cześć.